Witajcie moi drodzy, jestem Magda z Czasu dla Duszy. I to ja codziennie rano przedstawiam Wam anielskie piękno, pokazuję jak kontaktować się z aniołami. To ja. Jestem certyfikowanym konsultantem czytania kronik Akaszy. Pracuję z wahadłem, pracuję z duszą, widzę aurę, widzę, czuję, ale to nie dzieje się od zawsze, to zaczęło się od jakiegoś czasu. Od około 5 lat, kiedy ta moja świadomość duchowa zaczęła się rozwijać, kiedy uwierzyłam, że jestem duszą w ciele, wtedy zaczęły dziać się cuda. Jestem mamą, jestem osobą pracującą normalnie, zawodowo, a dodatkowo pasjonuję się duszą i zgłębiam tajemnice, odkrywam piękno duszy, odkrywam moc anielską, uczę się wszystkiego i przekazuję dalej, pokazuję jak to działa. Chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, będziecie mnie widzieć tylko przez chwilę, słuchajcie, jest to ogromny stres dla mnie, mówić do monitora, ale tak się dzieje, mówię do niego. Ale kochani, chciałam Wam przedstawić, dzisiaj pokazać, powiedzieć, jak ja to czuję, jak ja to widzę, jak pokochać siebie. Obiecałam już jakiś czas temu, że taki filmik pokaże się na YouTubie, na moim kanale i on się właśnie pokaże. Za chwilę się rozłączymy i będziecie słyszeć tylko mój głos, po to, żeby się skupić na tym, co mówię, a nie na tym, co widzicie. Więc no spokojnie będziecie mogli sobie zamknąć oczy i słuchać. A to pokochanie siebie jest tak istotne, żeby ruszyć ze wszystkim do przodu, z całą duchowością. Zresztą czym jest ta duchowość, tak? Duchowość jest niczym innym jak takim przeświadczeniem, tą wiedzą, tym pojęciem, że jesteśmy duszą w ciele. Jesteśmy energią pochodzącą z pola miłości. Jesteśmy nieśmiertelni. Zeszliśmy tutaj, to życie, które mamy, jest to jedno z wielu żyć. To życie, które teraz tutaj prowadzimy, jest życiem przez nas zaplanowanym. I wszystko, co się dzieje, to nie są przypadki, to są plany. To są plany, to są układy. Pomyślcie sobie, że zeszliśmy tutaj po to, żeby odegrać rolę, którą zaplanowaliśmy wcześniej, w planie przedurodzeniowym, między wcieleniami, między jednym wcieleniem, a drugim wcieleniem. Już chyba dam radę, wiecie. Stres niesamowity, ale ogarniemy. Ogarnę to wszystko. Także, kochani, zapraszam Was do posłuchania, jak pokochać siebie, czym jest miłość do siebie, jak ona jest ważna dla nas. Myślę, że będzie to nagranie w częściach. Dzisiaj zrobię pierwszą część, a drugą część postaram się nagrać jak najszybciej. Niestety jestem też troszeczkę ograniczona czasowo, ponieważ praca, dom, szkoła, jeszcze uczę się języka dodatkowo. Tak, to się wszystko zbiegło, plus teraz nowy etap w moim życiu, gdzie wyszłam z moją wiedzą, z moim przeświadczeniem, z moim tym, co czuję do ludzi i jestem tak pozytywnie zaskoczona tym wszystkim, że to się podoba, że chcecie mnie słuchać, że chcecie, może będziecie chcieli mnie oglądać, no zobaczymy, ale w każdym bądź razie, no mówię do Was i to jestem ja, ale wracając do duszy, wracając do pokochania siebie. Słuchajcie, ta bezwarunkowa miłość do siebie jest na tyle ważna w naszym życiu, że ona otwiera kolejne bramy. Ona pomaga nam przezwyciężyć swoje słabości, ale też ta miłość do siebie uczy nas prawdziwej miłości. My jesteśmy ze sobą od momentu narodzin aż do śmierci. Spędzamy cały czas ze sobą. I teraz zobaczcie, jak ciężko musi wyglądać życie, kiedy spędzamy je z osobą, której nie kochamy. Jakie to jest ważne, żeby nauczyć się miłości do samego siebie. Oczywiście, że to nie jest łatwe. Wiecie, ja już to powiedziałam dzisiaj w momencie, kiedy karty wykładałam, co się zadziało u mnie. Ja nie mogłam siebie słuchać. Mój głos był dla mnie straszny, był przerażający i ja nie mogłam zacząć pracy z kronikami Akaszy tylko i wyłącznie dlatego, że blokował mnie mój głos. Ja mówię, Boże, jak ludzie mogą mnie słuchać? Jak oni to odsłuchają? Jak oni to będą słuchać? Jak ja mogę im przekazywać informacje dotyczące ich duszy, kiedy ja nie mogę słuchać sama siebie? Wiecie co, dostałam z góry polecenie. To taki przekaz właściwie,
żebym przeczytała książkę. Ta książka jest na moim kanale, to jest Chata. Ja w ogóle nie czytam, ja nie lubię czytać. Jeszcze dostałam do przeczytania książkę i wyraźnie mi powiedzieli mistrzowie, że jeżeli dostanę na ileś łapek w górę, łapkę w dół, no to wtedy będzie trzeba się przyjrzeć, może coś poprawić. I słuchajcie, nie dostałam. I krótko po tym właściwie zbiegło to się tak samo w czasie, że ludzie zaczęli mówić mi, że ten mój głos jest spokojny, jest przyjemny, że miło się mnie słucha. Do mnie to bardzo długo nie dochodziło, ale mój głos to jest moje narzędzie pracy. I może nawet nie pracy, no ale też pracy, tak? Bo przekazywania informacji od istot świetlistych, od mistrzów, z kronika kaszy, więc no nie zrobię tego inaczej, tylko ja to muszę mówić albo pisać, a pisać to już całkowicie nie lubię, więc zostało mi tylko mówienie. No i w ten oto sposób, małymi kroczkami do przodu, przekonałam się do tego, żeby zacząć mówić. Ale słuchajcie, drugi próg, którego nie mogłam przekroczyć, to był kanał na YouTubie. Bardzo dużo ludzi prosiło, żebym zaczęła nagrywać. Gdzieś wewnątrz bardzo chciałam dzielić się z tymi informacjami, ale jakaś taka blokada do mnie, że nie, że ja się nie nadaję, że są inni, którzy to robią i to. A z drugiej strony pomyślałam, kurczę, skoro jestem na TikToku i to się ludziom podoba, skoro jestem na Facebooku, przepraszam bardzo, oczywiście kawka, jest dosyć późno, ale kawa potrzebna. I ludziom się to podoba i ludzie chcą jeszcze i dostaję wiadomości, że fajnie by było, gdybym tą informację przekazała, więc przekazuję. I tak sobie pomyślałam, wiecie, jakiś czas temu i to całkiem niedawno, naprawdę to było całkiem niedawno, że skoro ludziom się coś podoba, to w takim razie jest to fajne. Ja tego nie widzę. I my zupełnie inaczej odbieramy siebie, niż odbierają nas inni ludzie. Często jest tak, że my jesteśmy dla siebie zbyt krytyczni, a ludzie nie są tacy. Zobaczcie, ludzie oceniają nas zupełnie inaczej, niż my siebie widzimy. I to jest ta miłość do siebie, kiedy w pewnym momencie stanęłam i mówię, okej, Magda, robimy to. Robimy. Robimy, dajemy ludziom to, co możemy dać. Nie wiem, czy to światło wam nie przeszkadza, ale mam nadzieję, że nie. Dajemy ludziom to, co mogę dać. Czyli mogę dać wam to, co wiem. To, co wiem, to wiem po mojemu. To są setki godzin przesiedziane Kronikach Akaszy, to są setki sesji Kronik Akaszy, to są moje rozmowy z mistrzami, to jest moja wiedza wewnętrzna, to jest wszystko to, co ja mówię, to jest takie po mojemu. Kochani, teraz będę wam opowiadać, jak zakochać się w sobie. I na końcu filmu zobaczymy się ponownie. Zapraszam do cudownego odsłuchiwania. No i jak to jest z tym pokochaniem siebie, co? Jeśli chcesz być pokochany, najpierw pokochaj siebie. Już pewnie nieraz to gdzieś słyszeliście. Pokochaj siebie, bo od tego wszystko się zaczyna, prawda? Ja też tak mówię. Ale jak pokochać siebie i w jaki sposób można okazać sobie miłość? Pokochaj siebie i bądź ze sobą w zgodzie. O losie, ale jak ja mam to zrobić? Pewnie nieraz już ktoś zadał sobie takie pytanie. To jest takie proste, słuchajcie, że aż trudne. Postaram się tak właśnie po mojemu wam opowiedzieć, jak to zrobić, jak pokochać siebie, jak być ze sobą w zgodzie. I najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że jesteśmy jedyną osobą w swoim życiu od narodzin do śmierci. Jesteśmy cudem, jesteśmy ciałem, umysłem i duszą. Wszyscy jesteśmy równi. Ja, ty, on, ona. Wszyscy. Wszyscy jesteśmy równi. Na poziomie duchowym wszyscy. Nie ma lepszych dusz, nie ma gorszych dusz. Wszystkie dusze są równe. I teraz to, jak my patrzymy na siebie, to jest po prostu spojrzenie ludzkie, bo zaczyna nam się załączać ocena. I wiecie, co wam powiem? I takim najwspanialszym momentem
może takim przełomowym momentem jest moment, kiedy zrozumiemy to, że jesteśmy cudem, właśnie ciałem, umysłem, duszą i że jesteśmy duszą w ciele. Że jesteśmy energią miłości, która jest w ciele, która jest w takim ciele, jakie sobie dokładnie wybrała. I dusza nie potrafi oceniać. Dusza po prostu kocha. I spójrz na siebie, jak gdyby z poziomu duszy, że masz takie ciało, jakie zaplanowałeś. Jesteś taką osobą, jaką sobie dokładnie zaplanowałaś. Ale jeżeli czujesz, że nie jesteś sobą, to znaczy, że coś się dzieje. To znaczy, że gdzieś się wybudzasz, przebudzasz, że coś jeszcze jest do zrobienia. I wiecie, co jest też bardzo trudne? Pokochać swoje ciało z poziomu ego i z poziomu duszy. Ja to zawsze mówię, z poziomu ego to jest takie kochaj no hala swego, bo możesz w przyszłym życiu mieć gorszego. Bo w tym życiu pracujemy na nasze przyszłe życie. Więc tego trzeba mieć świadomość, że teraz jestem taka, ale w przyszłym życiu mogę wyglądać zupełnie inaczej. Więc warto kochać swoje ciało takie, jakim jest, bo w przyszłym życiu być za niewdzięczna, bo w przyszłym życiu mogę mieć zupełnie inne ciało, ponieważ nie szanowałam teraz swojego ciała. Co warto zrobić jeszcze? Warto z poziomu ego pokochać swoją duszę. Czyli ta wiedza, to przekonanie, to uświadomienie sobie, że jestem duszą w ciele i w momencie, kiedy nasza głowa to zrozumie i wszystko pojmie, będzie też nam prościej. Bo już wtedy będziemy potrafili siebie określić jako cud. Już wtedy będzie nam łatwiej i prościej do siebie mówić mój cudzie. I warto też popracować nad zaprzyjaźnieniem się ego i duszy, żeby one ze sobą żyły w przyjaźni. Nie można ega karcić, mówić mu, o ty ego, teraz ty się schowaj tu i tam, ja będę rządzić duszą. Nie, ten balans jest potrzebny, ta równowaga, zgoda duszy i ego. Jeżeli będzie to wszystko poukładane, to jest sukces murowany. Wiecie, to pokochanie siebie to jest takie troszczenie o siebie. Bądź dla siebie tak dobry, jak jesteś dobry dla innych ludzi. Bądź swoją przyjaciółką, bądź swoją matką, bądź swoim przyjacielem, bądź swoim ojcem. Bądź dla siebie kimś najlepszym. Zrób sobie rano pyszną kawę. Powiedz sobie, dzień dobry, witam cię mój cudzie. Gdzie to takie zaczynanie ze sobą rozmowy jest bardzo ważne. To jest takie troszczenie się o siebie. Ja też zawsze mówię, postępuj ze sobą tak, jakbyś chciała, żeby ktoś postępował z twoim dzieckiem. Wiecie, jeżeli jesteśmy w niewłaściwych związkach, ale siedzimy, jest nam źle, nie podoba nam się tutaj, jest nam przykro, jest nam smutno, jesteśmy nieszczęśliwi. Czemu nie wyjdziemy? Czy chciałabyś takiego związku dla swojego dziecka? No nie, prawda? Jeżeli pracujemy gdzieś, gdzie nie jesteśmy spełnieni, gdzie jesteśmy nieszczęśliwi, tak samo. Czy chciałabyś, żeby twoje dziecko siedziało nieszczęśliwe w pracy? Oczywiście, że nie. Także chciejmy dla siebie tego, czego chcielibyśmy dla swoich dzieci, albo dla osób nam bliskich, albo dla naszych przyjaciół. Patrzmy na siebie jak na najlepszego przyjaciela. Jak stoimy przed lustrem i patrzysz na siebie i mówisz, ale ty jesteś brzydka. Czy tak byś powiedziała o sobie, którą kochasz? No nie, prawda? Czy patrząc w lustro, spójrz sobie głęboko w oczy. To będzie takie jedno z ćwiczeń. Wiecie, warto to ćwiczenie robić. Na początku
Patrzcie tylko sobie w oczy. Codziennie rano spójrzcie w sobie głęboko, głęboko w oczy i powiedzcie, jak bardzo siebie kochacie. Za co siebie kochacie? Dlaczego siebie kochacie? Powiedz do siebie: witam Cię, mój cudzie. Cieszę się, że jesteś. Jesteś dzielną duszą, ponieważ chciałaś zejść na ten świat i chciałaś doświadczać tego, czego doświadczasz. Witam Cię, mój cudzie. Kocham Cię, mój cudzie. I tak sobie powtarzajcie codziennie rano. I wtedy Wasza głowa zrozumie, że już ta świadomość, że jest dusza w ciele, ona już jest. I zobaczycie, co się zacznie dziać. Będzie Wam coraz łatwiej i coraz łatwiej i coraz łatwiej. Jeżeli są osoby, które na przykład nękają siebie, karcą siebie za przeszłość, że zrobiły coś źle, że uczyniły coś niepoprawnie i że mogły to zrobić inaczej, to nie, kochani, uwierzcie. Na ten czas, kiedy to zrobiliście, zrobiliście tak, jak najlepiej potrafiliście. Jeżeli nawet świadomie zrobiliście komuś krzywdę, wyrządziliście, to też to odpuśćcie już. To się nie wróci. To już musi zostać. To już musi odejść. Jest teraz, jest tu i teraz. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby być w tym tu i teraz i żeby zachwycać się każdą chwilą. Wiecie, są też takie piękne ćwiczenia wdzięczności ze swoim ciałem. Popatrz na swoje ręce. Popatrz, jak są spracowane, czy nie są spracowane. Zobacz, co potrafią robić. A może czegoś by się chciały nauczyć. Jeżeli wydaje Ci się, że czegoś nie potrafisz robić, to uwierz mi, każdy w sobie ma jakiś talent, tylko widocznie jeszcze nie został odkryty. Więc proś górę, proś anioły, żeby Ci pokazały, co potrafisz robić. Gdzie patrzeć na siebie z taką miłością, łaskowością, to jest ogromny dar, to jest ogromna łaska przeżycia życia w zgodzie ze sobą. A kiedy patrzysz na siebie tak jak na swojego przyjaciela, jak na swoje ukochane dziecko, to jak gdyby z automatu wyłącza się krytyka. Zresztą ocenianie to jest taka typowa cecha ludzka. Dusza nie ocenia, tylko ludzie oceniają. Więc warto skupić się na tym, żeby przestać siebie oceniać. Czasami też zastanowić się warto, co takiego w tobie jest, co ci się nie podoba. Co takiego? Coś mi się tu ucina i przycina. Co takiego jest w nas, że nie potrafimy siebie zaakceptować? Widzicie, to tak może być jak z moim głosem, tak? Którego nie potrafiłam zaakceptować. Może tak się dziać z wami. Popatrzcie na siebie z łaskawością. Popatrzcie na siebie z miłością. Pomyślcie o sobie, o swoim dzieciństwie, jak ono wyglądało. Jeżeli nie było do końca szczęśliwe, to pomyślcie sobie tak, że dostaliście tyle miłości, ile potrafili Wam dać Wasi rodzice. Że wybraliście taką rodzinę, takich rodziców, bo dokładnie tego chcieliście doświadczyć. I popatrzcie na siebie, jak na małe dzieci. To pokochanie siebie to jest patrzenie na siebie z miłością. To jest tak, jakby wyjść z ciała, stanąć obok i patrzeć cały czas na siebie, jaka Ty jesteś kochana, jaki Ty jesteś kochany, jaka Ty jesteś dzielna, ile już w życiu osiągnęłaś. I nie oceniaj. Nie oceniaj. Kochani, jednym z ćwiczeń to jest to, co już mówiłam. To jest: stańcie codziennie rano przed lustrem, patrzcie sobie głęboko w oczy i mówcie, jak bardzo się kochacie,
Dokładnie tak sobie mów. Kocham Cię, uwielbiam Cię, podziwiam Cię, szanuję Ciebie. Koniecznie patrząc prosto w oczy, bo w oczach widać duszę. Na początku to będzie trudne, ale zobaczycie, ile łez się poleje. I to ćwiczenie niech stanie się Twoim porannym rytuałem. Niech to będzie każdego ranka, niech to potrwa minutę, ale niech to się będzie działo każdego ranka. To pokochanie siebie to też jest takie, bądź dla siebie wymarzoną mamą, bądź dla siebie wymarzoną przyjaciółką. Zostań dla siebie wymarzoną osobą. Traktuj siebie tak, jak chciałabyś być traktowana. Baw się ze sobą, mów do siebie czule, mów do siebie mile. Zrób sobie poranną, przepyszną kawę, podaj ją w najlepszej filiżance i zobaczysz, co się zadzieje. Zobaczysz, jakie cuda zaczną się dziać, gdzie u jednych to może potrwać 2-3 razy, a u jednych może ta praca potrwać z miesiąc bądź dwa. Nigdy nie wiemy, jak szybko nasze ego, jak szybko nasza głowa to wszystko zaakceptuje. Kochani, bycie dla siebie dobrym to jest niesamowita sztuka i to też jest niesamowita łaska, ponieważ często jest tak, że poświęcamy swoje życie innym ludziom, innym osobom, dzieciom, bądź poświęcamy się dla męża, dla żony. Nie widzimy siebie i to wcale nie jest dobre, wiecie, ponieważ każdy z nas ma pewnego rodzaju rolę określoną i ta rola jest do odegrania w tym życiu. Jeżeli tego nie odegrasz, pewnie przeniesiesz coś na przyszłe życie. I teraz zobaczcie, dzieci wychowujemy do pewnego momentu, tak? I kiedy całkowicie oddamy się, poświęcimy się wychowaniu dzieci, zagubimy gdzieś się w tym, co kochamy, zagubimy się gdzieś w tym, co lubimy, co jest naszą pasją. Często jest tak, że odkładamy, a pójdą dzieci do szkoły, to zacznę to robić. Pójdą dzieci do szkoły, to będę na siebie, będę już dbać o siebie. Nie. Znajdźmy chwilę dla siebie. Jeżeli nie sprzątniemy domu, nie odkurzymy tego domu, nic się nie stanie. Ale jeżeli usiądziesz z tyłkiem na kanapie, wyciągniesz sobie nogi, zrobisz sobie świetną kawę, nie wiem, położysz sobie maseczkę na twarz albo po prostu założysz słuchawki na uszy, posłuchasz muzyki, świat się nie zawali, a ty będziesz szczęśliwsza. Będziesz szczęśliwszy. Jeżeli robimy coś wbrew sobie tylko po to, żeby komuś było dobrze, to tak samo jest niezgodne z naszym planem, z naszym założeniem bycia szczęśliwym tu na ziemi. Nie warto poświęcać swojego życia dla kogoś. Tak w 100%, wiecie. To nie to, że my mamy być egoistyczni. Mamy być egoistyczni, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wiecie, często u kobiet tak jest, że kobiety, kiedy dzielą obiad, to najlepszy kawałek mięsa dadzą mężowi albo dziecku, a sobie wezmą ten gorszy. Jeżeli są już jakieś ostatki, prawda, to kobieta to rozda, sama nie weźmie, a inni to będą mieli. I zobaczcie, i to jest właśnie kochanie siebie, tak? To tak nie powinno wyglądać. Wszyscy powinni dostać porówno. I to wcale nie będzie egoistyczne, kiedy zjesz to ostatnie ciastko, bo miałaś na to ochotę. A ktoś tego nie zje. No nie zje, no po prostu. Ty sobie zjadłaś i nie ma sobie co wyrzucać. Wcale też nie będzie egoistyczne, kiedy nie kupisz dzieciom czegoś, a kupisz sobie, bo miałaś na to ochotę. Przeważnie jest tak, że kupujemy dzieciom wszystko najpierw, żeby to dzieci miały, tak? Bo dzieci potrzebują, bo one dorastają. A ja to nie, ja wystarczy, bo ja jeszcze mam buty z zeszłego roku.
masz ochotę na te buty, to kup sobie. I to będzie taka nagroda. W ogóle wiecie, warto też jest kupować sobie prezenty. One nie muszą być ogromne, one mogą być drobne. Można wejść do kwiaciarni, kupić sobie różę. I dać ją sobie, po prostu powiedzieć, proszę moja kochana, to jest róża dla ciebie, za to, że jesteś taka kochana. Widzicie, to wcale nie muszą być wielkie, ogromne gesty, tylko drobne rzeczy. Znajdźcie w sobie coś, co inni ludzie w was lubią. Popatrzcie na siebie oczami innych ludzi. Jedni dobrze gotują, inni pięknie śpiewają. Popatrzcie. Popatrzcie, jak jesteście wychwalani przez innych ludzi. Co takiego w was jest zauważane przez innych ludzi, co im się podoba. I pielęgnujcie codziennie tą cechę w sobie. Kiedy kładziecie się spać, podziękujcie sobie za pięknie spędzony dzień. Za to, że byłyście razem ze sobą, byliście razem. Pomyślcie sobie, jak gdyby was teraz na przykład wysłali na bezludną wyspę. Z taką samą osobą jak ty. Identyczne, po prostu dwie takie same osoby. Na moim przykładzie. Dwie Magdy jadą na bezludną wyspę. Wiecie, ja już jestem teraz na takim etapie, że wow, pewnie zagadałybyśmy się na śmierć, naprzytulały, na ciekawe rzeczy naopowiadały, ale kiedyś tak nie było. Ale w momencie, kiedy zaczęłam siebie postrzegać jako duszę w ciele, jako istotę cudowną, jako cud, i to wcale nie jest przechwalstwem, czy nie jest jakimś takim czymś próżnym. Nie, bo taka jest prawda. Ja jestem duszą w ciele, ty jesteś duszą w ciele. Jestem energią miłości. I właśnie kiedy to zrozumiałam, to zaczęło się wszystko zmieniać, wiecie? To życie moje zaczęło naprawdę nabierać takiego rozpędu, i to takiego świadomego rozpędu. Ja w tej chwili kreuję sobie życie tak, jak chcę. Co chcę, to dostaję. Co chcę, to osiągam. Już nawet moi bliscy czasami się śmieją, bo przychodzę z rzeczami materialnymi takimi do domu, że po prostu aż czasami niewiarygodne, skąd to mam. No mam, nieważne. Dostaję, gdzieś udaje mi się bardzo tanio coś kupić. Ale też rzeczy duchowe, kiedy proszę o coś, to one przychodzą. I to naprawdę. Kiedy proszę o otworzenie kolejnych kanałów świadomości, one się otwierają. Ale to tylko dlatego, że wiem, po co tu jestem. Jestem tutaj po to, żeby doświadczać życia. Jestem cudem. Jestem ciałem, umysłem, duszą. Ty też jesteś cudem. Jesteś ciałem, umysłem, duszą. Nie jesteś niczym innym. Jesteś taka sam, jesteś taki sam jak ja. Ja jestem taka sama jak ty. Pomyślcie o tym. A teraz zrobimy krótką medytację. Przyjmijcie sobie wygodną pozycję. Możecie sobie usiąść bądź położyć się tak, żeby wasze plecy były oparte. Weźcie kilka głębokich wdechów i wydechów. Wasze ciało odpoczywa. Głęboko oddychajcie. Czujecie się bezpiecznie. Jest wam dobrze. Czujecie się tak, jakby ktoś silny, ktoś kochający
otulał was swoimi ramionami. Poczujcie, jak wam jest dobrze i ciepło w tych ramionach. Teraz poczuj się duszą, poczuj się sobą w swoim ciele. Powiedz, jak bardzo siebie kochasz. Powiedz do duszy, jak bardzo ją kochasz. Powiedz: kocham cię, moja duszo. Wiem, że tu jesteś. Zaopiekuję się tobą najlepiej, jak tylko potrafię. Będę dbać o ciebie. Będziesz dostawać wszystko to, co najlepsze. Będę troszczyć się o ciebie. Będę otaczać cię miłością. Od teraz. Od teraz mam świadomość bycia duszą w ciele, energią miłości, bezwarunkowej miłości. Kocham ciebie, szanuję ciebie, widzę ciebie, mam świadomość, że jestem duszą w ciele. Dbam o ciebie. I kocham ciebie. Przytulcie swoją duszę teraz. Wyobraźcie sobie ją, jak chcecie. Możecie poczuć ciepło w dłoniach i przyłóżcie te dłonie do serca. I powiedzcie sobie: kocham cię. Widzę cię. I kocham cię. Starajcie się jak najczęściej spotykać ze swoją duszą w ten sposób. Weźcie teraz kilka głębokich wdechów i wydechów. Otwórzcie oczy. Pięknie było? Mam nadzieję, że było pięknie. No dobrze, kochani. To na dzisiaj kończymy tą medytacją.
Mam nadzieję, że podobała się medytacja z duszą. Kochani, starajcie się jak najczęściej ze sobą przebywać. Wiecie, w momencie, kiedy mamy tą świadomość, kim tak naprawdę jesteśmy, to zupełnie inaczej wygląda nasze spojrzenie na nas samych. Zupełnie inaczej wygląda traktowanie nas samych, przez nas samych. I ta miłość do nas samych, ona się narodzi. Ona się narodzi, ona będzie z wami zawsze. Kochani, będziemy się żegnać już na dzisiaj. Dziękuję wam za wszystkie komentarze. Dziękuję. Naprawdę z całego serca dziękuję przeogromnie. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie łapki w górę. To pomaga mój kanał, to pomaga dotrzeć do jak największej liczby osób i, no i rozwijać mi się też przy okazji, więc dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za wszystkie miłe słowa i kochani, proszę, jestem Magda. Piszcie do mnie po imieniu. Dobrze, odrzucamy wszelkie panowanie. To tutaj, na tym kanale nie będzie miało miejsca. Mówmy do siebie po imieniu, zwracajmy się do siebie po imieniu. Jesteśmy duszami. Jesteśmy takimi samymi, pięknymi duszami. To mój debiut już mam za sobą. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Cudowności życzę. Kochaj siebie.